Matka miłosierdzia. Maryja jest matką miłosierdzia, ponieważ jest matką Jezusa, w którym Bóg objawił światu swoje serce przepełnione miłością. U stóp krzyża Maryja stała się matką uczniów Chrystusa, matką Kościoła i całej ludzkości. Stała się Mater Misericordiae. W niepokalanym sercu matki doświadczamy współczucia, które Bóg okazał człowiekowi poprzez wydarzenie Jezusa Chrystusa. Maryja uczy nas każdego dnia modlić się z wiarą. Jezu, ufam Tobie. To ona pomaga nam gromadzić się jako Kościół na Eucharystii, która jest ucztą miłosierdzia. Człowiek prawdziwie zjednoczony z Maryją jest życzliwy ludziom. Nie może nie być życzliwy, gdyż widzi wszystko przez serce matki. Patrzy oczami najpokorniejszej z niewiast. Taki człowiek nie musi osądzać, ale potrafi wynagradzać. Dlatego misją maryjnego serca jest zawsze promieniować miłosierdziem na wzór swej ukochanej matki. Rezygnacja z oceny czy krytyki sprawia, że nasze serce jest jak tafla czystej wody, w której może odbić się większy lub mniejszy fragment nieba. Egoizm stale wytycza nam granice posiadania. Bycie najmniejszym otwiera granice pełnego przebaczenia. Czy pozwalasz Bogu na dokonanie w Tobie takiej przemiany? Moja siła od Jezusa, przez Ciebie, Maryjo, przez Twoje serce, przez Twoje boleści, przez Twoje łzy, przez Twoją miłość. Olśnieni cudem miłości, mocy, bezmiaru miłosierdzia, głębi bogactw mądrości Bożej, z oczyma lśniącymi łzą radości, z sercem wypełnionym wdzięcznością, przystąpmy do przybytku chwały, gdzie mieszka Maryja pośród swego ludu. Uczmy się mądrości życia wieków minionych. Umacniajmy się mężnie sobie poczynając. Pokrzepiajmy ducha, wszak długa jeszcze czeka nas droga.